Pytania historii alternatywne jako formę pisarstwa historycznego oraz ich współczesną popularność zadano już kilka razy i zaproponowano wstępne i częściowo uzasadnione odpowiedzi. Zacznę od drugiego pytania, które kieruje uwagę ku społecznemu i politycznemu kontekstowi nowego zjawiska. Dla przygotowania odpowiedzi posłużę się formułą pisania jako społecznym działaniem, która jest parafrazą propozycji wysuniętej przez Fredericka Jamesona. Podpowiada ona, że rozpatrywany tekst lub grupa tekstów nie tylko jest wytwarzany jako przez społeczną rzeczywistość i odnosi się do niej, ale sam jest istotnym wydarzeniem, które ją współtworzy. Tekst jest elementem dynamicznie rozwijających się konfliktów i negocjacji społecznych, a ponadto posiada zdolność do przekraczania warunków swojego wytwarzania. Propozycja Jamesona nasuwa pytanie, w jaki sposób pisarstwo historyczne wpływa na rzeczywistość społeczną. Otóż będąc kluczowym elementem dyskursu realistycznego, jest ważnym źródłem naszych wyobrażeń o rzeczywistości, w której żyjemy. Wytwarzając przedstawienia historyczne, wyznacza horyzont tego, co może się wydarzyć, kto może uczestniczyć w wydarzeniach i jakie relacje mogą się zarysować między wydarzeniami i ich aktorami. To, w jaki sposób pisarstwo historyczne konstruuje wydarzenia, ich aktorów i scenę, decyduje o tym, co może się zdarzyć w świecie przedstawionym. Dana sceneria czy dany zestaw aktorów podsuwa ograniczony repertuar możliwych zajść, w tym ziszczenia się zmian i projektów politycznych. Pisarze i historycy mogą proponować takie scenerie, takie grupy aktorów, takie wydarzenia i takie relacje między nimi, które konfigurować się będą tylko w określone porządki społeczne, inne zaś nie. Odpowiedzią na pytanie o obfitość historii alternatywnych obserwowaną od lat 90. może być więc stwierdzenie, że ich tworzenie i recepcję napędzały ówczesne zmiany polityczne. Niespodziewany upadek reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej i koniec zimnowojennego porządku świata miał wywołać doświadczenie dezorientacji, niestabilności porządku świata, wolności od historycznych determinant i poszerzenia horyzontu oczekiwań tego, co może się wydarzyć. Z poczuciem przypadkowości przebiegu dziejów pisarze i historycy z entuzjazmem przystąpili do budowania jej alternatywnych wizji. Raptowny koniec dawnego ładu i osłabienie międzynarodowych napięć uaktywniły również pragnienie podsumowania i rozliczenia przeszłości. Motywowały je zmiany w rozumieniu historii, od której w rezultacie demokratyzacji oraz rozwoju idei i praktyki prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka, zaczęto się domagać, aby była historią sprawiedliwą. Pojawienie się nowych instytucji prawnych dopuszczających domaganie się przez jednostki i grupy odszkodowania od państw za doznane krzywdy uruchomiło refleksję służącą osądzeniu przeszłości. Jej elementem stało się formułowanie alternatywnych ujęć dziejów proponujących sprawiedliwszą wersję zdarzeń. Z ich perspektywy zadawano pytanie, czy lepsza alternatywa była możliwa do zrealizowania i czy decydujący o kierunku rozwoju wypadków indywidualni i zbiorowi aktorzy postępowali właściwie. Pisarze i historycy pytają zatem, jak potoczyłyby się losy społeczeństwa polskiego, gdyby nie ograniczono tolerancji religijnej w XVII wieku i nie wypędzono Arian, a jak gdyby w XVIII wieku doszło do uwłaszczenia chłopów, albo jak rozwijałaby się Polska, gdyby razem z Francją i Wielką Brytanią pokonała III Rzeszę w 1939 roku. W ten sposób na pytanie, dlaczego opowiadamy, jak nie było, odpowiada w najwięźlejszym streszczeniu Katrin Gallagher. O ile jej wyjaśnienie dynamicznej kariery alternatywnych historii poprzez odwołanie do popularności idei sprawiedliwej historii i rozrostu dyskursu ofiar nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle wydaje się, że tezie o doświadczeniu uwolnienia myślenia historycznego od historycznych determinant po przełomie 1989 roku można przeciwstawić odwrotne twierdzenie. Równie jeśli nie bardziej uprawnionym wydaje się utrzymywać, że w okresie przełomu dominujące wydawało się uczucie stabilności świata, przewidywalności jego dalszego rozwoju i braku alternatyw dla głównej strukturalnej ramy definiującej rzeczywistość określanej jako globalny kapitalizm. Wówczas to sformułowano ideę końca historii, która narzuciła się wielu obserwatorom i nadal pozostaje, mimo krytycznych ataków, jedną z podstawowych wykładni rozumienia historyczności naszego świata. Ogłasza ona zamknięcie dziejów radykalnych zmian społecznych i konfliktów, odmiennych wizji ładu świata
oraz zapowiada dalsze bezpieczne trwanie obecnego porządku, który zwycięsko wyszedł z testu historii, przedstawiając się jako jedyna wykonalna czy racjonalna lub niegrożąca przeistoczeniem się w krwawy reżim propozycja rozwoju nowoczesnych społeczeństw. I politycznym fundamentem było thatcherowskiej nie ma alternatywy dla wolnego rynku i globalnego kapitalizmu, a intelektualnym uzupełnieniem, na przykład wypowiedź François Furet z przeszłości pewnego złudzenia, tutaj cytuję, idea innego społeczeństwa stała się niemożliwa do pomyślenia, a zresztą nikt w dzisiejszym świecie nie występuje w tej kwestii nawet z zarysem nowej koncepcji. Jesteśmy skazani na życie w świecie, w którym żyjemy. Koniec cytatu. Podkreślano wówczas, że zasada realizmu, sugerująca przyjmowanie i akceptowanie zastanego porządku, zastąpiła zasadę nadziei napędzającej poszukiwania lepszego życia. Przestano tworzyć manifesty polityczne, skompromitowanych idei zbiorowego działania nie zastąpiły nowe, a działania polityczne nie definiowały się wobec śmiałych programów zmian, lecz ograniczały do zręcznego zarządzania społeczeństwem. Można więc odnieść wrażenie, że moment dziejowy czy atmosfera intelektualna nie sprzyjały rozwojowi pisarstwa historycznego rozważającego alternatywne scenariusze przebiegu dziejów. Jest ono tym silniejsze, że istotnie od późnych lat 80. obserwowano zanik dwóch form pisarstwa opartych na operacji budowania kompleksowych, alternatywnych wizji rzeczywistości, to jest utopii i bliskiego jej nurtu science fiction. Dlaczego więc w tym samym czasie rozkwitała historia alternatywna? I jak w takim razie opisać relacje między historiami alternatywnymi, a ujmując rzecz w skrócie, końcem historii? Do odpowiedzi na to pytanie można przybliżyć zagadnienie postawione na początku tekstu, to znaczy jak definiować historię alternatywną jako gatunek pisarstwa. W tej operacji pomocne będzie zestawienie historii alternatywnych z innym typem wypowiedzi, który zyskał niedawno wiele analitycznej uwagi i został już przywołany w tym tekście, mianowicie z utopią. Obydwa gatunki łączy intertekstualność, ich istotą bowiem jest odnoszenie się do powszechnie uznawanych przedstawień przeszłej i aktualnej rzeczywistości oraz ich wersji alternatywnych i utopijnych wizji. Kolejną ważną cechą wyróżniającą obydwie formy jest moment przeskoku z naszej rzeczywistości do świata alternatywnego, który figuralizowany jest jako radykalne zerwanie i oddzielenie w postaci aktu odseparowania społeczności utopijnej wyspy czy zwrotu w dziejach kierującego go na inne tory. Ani jedna, ani druga nie poświęcają temu przełomowi wiele uwagi. Inaczej niż historia kontrfaktyczna, która skupia się na rozważaniu kilku możliwości przebiegu tych samych zajść. Koncentrują się natomiast na wytworzeniu nowej społecznej totalności i jej drobiazgowym opisie, często, szczególnie w przypadku utopii, przybierając formę wędrówki z przewodnikiem oprowadzającym pochodzącego z zewnątrz bohatera, wyjaśniającego mu zasady alternatywnego życia. Na potrzeby ujęcia całości innego świata w obydwu typach pisania zostaje on poddany zabiegom zminiaturyzowania, uproszczenia, ujednolicenia, a także ograniczenia dynamiki jego przemian lub nawet unieruchomienia. W pisarstwie utopijnym nierzadko dochodzi do wyeliminowania historii poprzez z jednej strony separację nowego świata od jej właściwego biegu, z drugiej zaś ukazanie tego świata jako niezmiennego, trwającego w wiecznym teraz od czasów jego ostatecznego uporządkowania. Utopia jest po prostu światem po końcu historii, w którym dzieje wypełniły się, wytwarzając doskonały system rozwiązujący wszelkie problemy i napięcia społeczne. W historiach alternatywnych natomiast zmiana istnieje, ale zawężane są możliwości rozwoju wydarzeń, gdyż w celu uprawdopodobnienia swojej propozycji autorzy podporządkowują go określonemu zestawowi prawidłowości społecznych, politycznych czy kulturowych, obowiązujących w danym okresie w naszym świecie. Usuwają ze swojej wizji kontyngencję, choć zarazem często to wprowadzenie przypadkowego zdarzenia do naszej historii, na przykład Darwin ginie podczas podróży okrętem Beagle, uruchamia alternatywną sekwencję wypadków. Jedynie w przykładach samozwrotnych historii alternatywnych, takich jak na przykład Lud Dukaja, w których mniej lub bardziej eksplicite refleksji poddane zostaje budowanie odmiennych wersji dziejów, pole wyboru dalszych losów nowego świata pozostaje otwarte na więcej możliwości. Jednocześnie należy pamiętać, że alternatywne historie na ogół są wariantami systemów społecznych, politycznych czy kulturowych, które istniały w przeszłości, a najczęściej opowiadają historię dawnych porządków unikających upadku, jaki spotkał je w naszej wersji dziejów i dają im jeszcze jedną szansę rozwoju.
Inaczej postępuje pisarstwo utopijne, które proponuje nowe konfiguracje porządku rzeczywistości, dotąd niewystępujące w ludzkiej historii. Niektóre jego nurty, wchodzące w hybrydyczne układy science fiction, podejmują próby przedstawienia radykalnie odmiennego świata, przebierające formę zetknięcia z innym. Takim przykładem może być Piknik na skraju drogi Strugackich czy Solaris Lema. Jaką charakterystykę zyskają obydwa gatunki, jeśli opisać je jako działanie społeczne? Jak te dwa sposoby pisania mogą wpływać na społeczną rzeczywistość? Zarówno utopia, jak i historie alternatywne nie zachęcają do zaangażowania społecznego, gdy lekceważąc lub unikając przedstawienia przeskoku z naszej do alternatywnej rzeczywistości, nie wskazują podmiotów i środków działania, które doń doprowadziły. Jednocześnie utopie, opisując gotową społeczną totalność, mogą dostarczać impulsów raczej do działań rewolucyjnych, radykalnych zmian zastępujących jeden porządek innym, niż stopniowych reform. Historie alternatywne na ogół przedstawiają odmienną rzeczywistość jako dynamiczną i poddającą się zmianom. Mogłyby więc służyć jako model mobilizujący do pracy na rzecz zmiany, w mniejszym jednak stopniu niż skoncentrowana na scenariuszach przeskoku pomiędzy dwoma porządkami historia kontrfaktyczna. Można mieć też wątpliwości, czy kolejne wersje dziejów są alternatywami dla porządku rzeczywistości po 1989 roku i narracji końca historii. Na ogół nie oferują bowiem wizji ładu, który wcześniej nie został ukazany jako etap czy ślepa uliczka drogi do ustanowienia naszego świata. Podsumowując, czy wymienione podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma gatunkami pozwalają wysunąć przypuszczenie, że historie alternatywne zastępują utopię w epoce po końcu historii i zagospodarowują impuls utopijny, czyli energię związaną z fantazjami o lepszym życiu? Ze wstępnych i ogólnych oraz formalistycznych rozważań wynika, że są lepiej zaadaptowane do intelektualnej atmosfery współczesności. Dzięki osadzeniu w przeszłej rzeczywistości są bardziej realistyczne, w tradycyjnym mimetycznym rozumieniu tego terminu, a realistyczność jest cnotą w świecie po końcu historii. Wyobrażeniowo spełniają zbiorowe życzenia, a zarazem dostarczając alternatywnych wersji dziejów, wydają się nie podważać status quo, lecz je reprodukować. Zarazem jednak można sądzić, że uzupełnienie tych ogólnych i, jak mówię, formalistycznych uwag o gatunku historii alternatywnych o szczegółową analizę treści przykładów zmodyfikuje owe wstępne rozpoznania. Bardzo dziękuję.